Siemanko, z tej strony AKP. Dzisiaj będzie film o GTA San Andreas, tajemnice, ciekawostki. Może tak z trzy ciekawostki wam pokażę. Jeśli wam się film spodoba, zostawcie łapkę do góry. Jeśli będziecie chcieli więcej tajemnic i ciekawostek, napiszcie komentarz i zrobię zaraz małe cięcie i robię pierwszą ciekawostkę. Dobra, jesteśmy. Powiedzcie też w komentarzu, czy tak może też być. Pierwsza ciekawostka. Otóż na Grove Street jakąś chatę ja kupiłem. Wchodzicie do szafy i w szafie, jeśli macie rakietnicę, to oczywiście musicie, patrz, podchodzicie i możecie i tak strzelacie. Widzicie? Strzelacie. Strzelacie, a to przenika. Dobra. To jadę do następnej ciekawostki. Dobra, jesteśmy. Teraz druga ciekawostka. Podjeżdżacie do jakiegoś salonu z tatuażem. Możecie mieć aparat lub... Możecie mieć aparat... Aha, nie mam aparatu. To... A mam snajperkę? To poczekajcie, to ja podjadę do tego. To ja podjadę po aparat. Dobra, skoro jesteśmy już na Grove Street, to już wam pokażę ciekawostkę na Grove Street. Otóż jest tutaj taki mostek, który da się tutaj rozwalić. O, tutaj właśnie, patrzcie. Cały mostek jest rozwalony. Tutaj, o, widzicie? Tutaj cały mostek rozwalony jest. A innych się nie da. Pokażę wam nawet. Jest zniszczalne, a tam to się dało rozwalić. Dobra, to jedziemy już do ostatniej w tym odcinku ciekawostki. Dobra, jesteśmy. Teraz ostatnia już ciekawostka miała być na drugą ciekawostką, ale już na grosy i chciałam wam tamtą pokazać. Otóż poczekajcie, tylko go zabiję, bo tutaj będzie mi przeszkadzał. Dobra. Ciekawostka taka, patrzcie, przybierzcie sobie aparat i tam jest jakiś automat. Tam jest automat, jakiś tam jest automat. Nie wiem, o co chodzi w ogóle, też to spróbowałam patrzeć. Nie wiem, automat jakiś tam stoi, jeszcze tam chyba człowiek przeszedł, nie wiem, czy to na filmie było widać. No i takie trochę dziwne jeszcze, no. Dobra, no dobra, to był ostatni odcinek, to był pierwszy odcinek z tajemnic ciekawostek, może następny film będzie, więc żegnam się z wami i na razie.